Jesteśmy po meczu Sparty Paczków z KS Unią Krapkowice. Ze mną przed kamerą jest młodziutki zawodnik KS-u Adrian Barysz. Dzień dobry. Adrian, był to twój debiut w piłce seniorskiej. Jak czujesz się po tych pierwszych minutach w dorosłym futbolu? No, czuję się bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego, że udało mi się zagrać dzisiaj w miarę dobry mecz, mimo tego, że mam zaledwie 15 lat. No i ogólnie, no, jestem wdzięczny też trenerowi za tą szansę i mogę tylko powiedzieć, że będę dalej ciężko pracował, żeby zbierać tych minut coraz więcej. No właśnie, bo przyszedłeś do zespołu seniorów i regularnie z nim trenujesz. Przyszedłeś z drużyny trampkarzy i jak bardzo to był dla ciebie przeskok, bo to jakby nie patrzeć, to jest kilka poziomów rocznikowych. No, przeskok jest dosyć duży pod względem zarówno mentalnym, jak i piłkarskim. Wiadomo, tutaj rywalizuję również z większymi, starszymi mężczyznami, można powiedzieć. No i no, widać ogromną różnicę, no ale już się przyzwyczajam, bo już trochę trenuję te 2 miesiące z drużyną, więc powoli jest dobrze. Tak więc nic innego mi nie pozostaje, jak życzyć Ci regularności w grze i przebicie się do pierwszego składu KS-u Unii Krapkowice na stałe. Dziękuję. Ze mną przed kamerą był Adrian Barysz, zawodnik KS-u Unii Krapkowice.